Cześć, z tej strony Dominika, za kamerą jak zwykle towarzyszy mi Adrian i gorąco witamy Was na naszym kanale Gdzie zjeść na Śląsku. Ostatnio troszeczkę podróżowaliśmy i przy okazji podzieliliśmy się z Wami naszymi odkryciami, a konkretnie jednym odkryciem w Niepołomicach, które aż tak znowu daleko Katowic nie jest. Gorąco zapraszamy, jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście, link tutaj na pewno w którymś z tych rogów się pojawi. A dzisiaj pozostajemy w naszych standardowych klimatach w województwie śląskim, a konkretnie udajemy się, jak już widzieliście po tytule, do Gliwic. Gliwicka cechownia, bo o tym dzisiaj mowa, to oczywiście nie tylko restauracja, chociaż również restauracja o tej samej nazwie, ale generalnie jest to część zrewitalizowanych budynków po kopalni Gliwice, która została wybudowana w 1912 roku i dzisiaj odbywają się tam liczne koncerty, wernisaże, wystawy. No i właśnie mieści się tam też wspomniana restauracja, do której wpadniemy. Tym bardziej ona nas zaciekawiła, ponieważ niedawno do ekipy dołączył Maciej Regulski, który jest zwycięzcą MasterChefa 2021. No, zapowiada się smacznie, a czy tak faktycznie będzie i co tam serwują, w jakich to wszystko jest cenach, no to za chwilę sobie sprawdzimy, także widzimy się w Gliwicach w cechowni. No i jesteśmy w cechowni. Pierwsze wrażenie bardzo sympatyczne. Wnętrze takie mocno loftowe, mocno nowoczesne. Dużo betonu, ale też wszystko jest przełamane takim ciepłym drewnem oraz fajną grą świateł. Nie ma tutaj dużo ozdób, jedynie wiszą wielkoformatowe obrazy. No i wszystko jest okraszone też przepięknymi światełkami, które robią klimat, a już w tym takim okresie przedświątecznym szczególnie. Więc no, podoba nam się. Zobaczymy, jak będzie wyglądała karta menu. A na sam początek wjechało do nas bardzo urocze czekadełko i jest to popcorn. Popcorn, który tutaj cechownia robi swój własny i za każdym razem ten smak może być inny. Tym razem jest to masło serowe i szczypiorek. Ja już próbowałam i jest pyszny. Nie taki z mikrofalówki, ale taki faktycznie prawdziwy popcorn. Także no takie coś urocze i niestandardowe jak na czekadełko. Także poprosimy jeszcze o kartę menu i zobaczymy, co tutaj można zjeść. Karta cechowni wygląda tak, nie jest długa, wręcz powiedziałabym, że no, jest krótka, ale każdy z nas chyba znajdzie tutaj coś dla siebie. Kuchnia też eksperymentuje, jako że nie jest otwarta długo, taka może bardziej stabilna karta, dłuższa, będzie po nowym roku. Są przystawki, są oczywiście również przystawki wege, dla tych, których to interesuje, mięsne jak najbardziej również, zupy, krem z kukurydzy jest wege, też sobie być może spróbujemy i dania główne, i ribeye, i curry z indykiem, i polędwiczka wieprzowa, i pasty, smażona malwa, czyli coś z ryb, focaccia oraz dwa dania główne wege, a nawet chyba jedno jest tutaj wegańskie i słodkości są do wyboru z witrynki, do której za chwilkę sobie podejdziemy. Jest też menu dziecięce. Co nam się tutaj bardzo podoba również, to karta win cechowni, bo naprawdę są tutaj wina z całego świata i tych butelek do wyboru jest naprawdę bardzo dużo i na kieliszki i oczywiście na butelki wina wszelkiego sortu, także dla miłośników wina będziecie zadowoleni. Przed nami przystawki, obie zapowiadają się dość pikantnie. A dlaczego? Zaraz Wam powiem, co ja sobie zamówiłam, także zjedź Adrian niżej. Ja sobie wzięłam, uwaga, wątróbkę peri-peri, czyli ostry sos na bazie papryczek peri-peri, do tego jest brandy, śmietanka, pomidory i też grillowana focaccia. A u Adriana, jak zapewne teraz się już domyślacie, są to smażone kalmary. Również jest tutaj i sos peri-peri i też sos czosnkowy aioli. Przystawki zjedzone, ale pozwólcie, że się napiję wody, bo ta moja wątróbka była dość mocno pikantna, ale myślę, że część z Was na hasło wątróbka ma jakąś gęsią skórkę i taki dziwny zgrzyt, a niepotrzebnie, bo jeśli się boicie tego, ale gdzieś tam z drugiej strony chcecie spróbować, to koniecznie jedźcie do cechowni i tutaj ją weźcie, bo po pierwsze aż tak mocno wątróbki nie czuć, bo ona jest cała wymieszana w tym pikantnym, jakby nie było, sosie peri-peri, ale jednocześnie jest przepyszna. Naprawdę wybitna, wybitna wątróbka i taką bym mogła jeść bardzo często, pomimo że pikantnych rzeczy nie lubię, ale naprawdę była sztosowa i Adrian się chyba ze mną zgodzisz. Wylizaliśmy talerz do samego dna, ale uważajcie, bo jest faktycznie pikantna.
jeśli chodzi o kalmary, które zamówił sobie Adrian, to tutaj już było bardziej standardowo, ale również pysznie. Te kalmary nie były ani przesmażone, ani zbyt twarde, ani zbyt gumowate. Właśnie takie idealny punkt, świeżo przyrządzone. Pyszne też sosy i aioli, i peri-peri, aczkolwiek ten peri-peri nie był tak mocno ostro wyczuwalny jak w mojej wątróbce. Taka fajna właśnie przystawka, troszeczkę futbolowa, aczkolwiek jeśli lubicie owoce morza, smażone owoce morza, to też Wam posmakuje, ale ja rekomendowałabym jednak skusić się na tą wątróbkę, bo była naprawdę boska, ale kalmary również były naprawdę w porządku. Zdecydowaliśmy się na zupę, czasem bierzemy jedną, ale tym razem kusiły nas dwie z menu, także je sobie wzięliśmy i ja mam chyba do tej przystawki z popcornu pasujący krem z kukurydzy i on jest ciekawy, bo jest tutaj też chorizo, jest kolendra, jest chili, mleko kokosowe i to wszystko jest też z curry. A Adrian ma zupę, którą zobaczyliśmy, to był pierwszy nasz wybór. Jest to pikantna zupa rybna i są też krewetki, pomidorki koktajlowe, jest fenkuł i również troszkę pikantności w postaci chili. No ja już praktycznie kończę moją zupę krem i jest to taka idealna zupa na ten sezon jesienno-zimowy. Na pewno jest w moim top 5 ulubionych zup. No i ten krem jest fantastycznie puszysty, jeśli chodzi o konsystencję. Fajnie rozgrzewa i też chrupie, bo są tutaj i pestki dyni i jest też dodatek chorizo. Uwaga dla tych, którzy są wege. No to jest też możliwość oczywiście serwowania bez dodatku chorizo, ale jeśli lubicie takie zupy krem mocno puszyste i rozgrzewające, no to ta jest naprawdę w porządku, totalnie nic nie można zarzucić, naprawdę bardzo dobre. No Adrian dzisiaj zdecydowanie celuje w ryby i owoce morza, bo to już jest druga potrawa właśnie z tymi składnikami, ale odnośnie tej zupy to jest kompletnie inna niż moja i zdecydowanie kuchnia kocha tutaj pikantne smaki, no bo faktycznie tej wody, dobierzcie sobie wodę do picia, jeśli będziecie brali tą zupę, bo jest naprawdę mocno pikantna. Nie daje tak mocno rybom i owocami morza, jest taka wyważona, ale tej wkładki też jest bardzo dużo i też dużo struktur, przyjemnie się ją je. Aczkolwiek no, ciągle zwracam uwagę, że jest mocno, mocno pikantna, ale nam smakuje. Także jeśli jesteście miłośnikami zupy rybnej, to skosztujcie tej, bo może przypadnie Wam do gustu. Jedziemy dalej z daniami głównymi. Ja mam typowo danie wegetariańskie tym razem. Bardzo mnie skusiło, jestem ciągle w tych jesiennych klimatach. A mianowicie konkretnie mam stek z pieczonej dyni w ziołach. Tutaj są też suszone pomidory, grzyby, czarna soczewica i topinambur. A Adrian ma no coś, na czego widok się bardzo ucieszył. Jest to focaccia. Focaccia z szarpaną wieprzowiną i to jest sos mojo rojo, piklowana cebula, kolendra i dużo cheddaru. No i oczywiście frytki. Adrian już praktycznie kończy focaccię i ma dość. Szkoda, że nie widzicie jego miny, ale zanim do tego przejdziemy, to troszkę o moim daniu głównym, czyli o steku z dyni. No stek z kalafiora każdy z nas zna, jest to już w pewnym sensie klasyk, jeśli chodzi o kuchnię wegetariańską czy wegańską. Steku z dyni jeszcze nie jadłam, a jak ten tutaj, no jest bardzo ciekawy w smaku, jest fajnie zgrillowany, taki faktycznie stekowa troszkę struktura, da się wyczuć tutaj nawiązanie do steka. Może i by był lekko mdły, taki słodkawy w smaku, gdyby nie fajne dodatki, które tutaj współgrają i faktycznie za każdym razem ten kęs ma inny smak, bo albo jest to soczewica, albo... Albo jest to kawałek z soczewicą, albo z pomidorami, albo z grzybami. Dodatkowo cały stek jest też opruszony przyprawami. Także no ciekawe, znowu w takim jesiennym klimacie danie. Coś takiego nieoczywistego, bo steku z dyni jeszcze nie widziałam, ale ten tutaj warto spróbować, jeśli lubicie takie rzeczy warzywne. Adrian już ostatnimi siłami kończy swoją focaccię, ale robi wrażenie, naprawdę bardzo ładne podanie, a chce się już od razu wgryźć w tą focaccię. Fajnie zgrillowana, chrupiąca, no ale przede wszystkim mięso, bo to mięso tutaj miało grać i grało główną rolę, wieprzowina. Fantastycznie zrobiona i też fantastycznie doprawiona i faktycznie wybijała się na ten pierwszy plan. Przepyszne, dodatkowo do tego jest taki esencjonalny sos mojo rojo, który pochodzi z Wysp Kanaryjskich. On jest też między innymi na bazie czosnku. Świetnie tutaj pasował. No taka, powiedzmy, męska pozycja, także jeśli lubicie i lubicie dużo mięsa na talerzu i też jeśli coś chrupie w bule, no to tutaj akurat focacci
no to to Wam na pewno będzie odpowiadało. A, jeszcze o frytkach, bo zapomniałam, a na punkcie frytek mamy małego Fizia, bo wiele nam nie smakuje, a tutaj były w porządku. Grubo ciosane, takie mocne, konkretne frytki stekowe, lekko słodkawe, to na pewno trzeba zaznaczyć, i miękkie. Także tutaj do tego dania myślę, że pasowały w porządku. No to co, pora na desery? No to desery, jak mówiłam Wam na początku, są w witrynce, także idziemy zobaczyć, co tam w witrynce jest wystawione dzisiaj. Jak widzicie, półka już troszkę wyczyszczona, też pewnie z racji późnej godziny, bo mamy już 20, ale coś dla siebie wybraliśmy. Padło na jedno ciasto, jedno, które zjemy na spółkę, bo jesteśmy już troszkę objedzeni, a padło na banoffee, które zjemy na dwa widelce. Ciasto już zjedzone, naprawdę było pyszne. Może nie jest jakieś unikatowe, rozwalające umysł, ale było przepyszne. Troszkę jak połączenie kopca kreta, bardzo słynnego kiedyś ciasta na bazie śmietany i bananów, oraz tiramisu. Dużo śmietany właśnie, dużo tego bananowego smaku z odrobinką kawy, kakao. Pyszne. Pyszne i takie fajne na wykończenie tej całej kolacji. No i przechodzimy do cen, ile tutaj będziecie musieli zapłacić. Zacznijmy sobie może od napojów, a zatem... Mój kieliszek wina ja postawiłam na Montepulciano włoskie, kosztuje złotych 19 zł. Smażone kalmary to wydatek 26 zł. Wątróbka peri peri kosztuje złotych 29 zł. Pikantna zupa rybna to koszt 31 zł. Krem z kukurydzy kosztuje 27 zł. Stek z pieczonej dyni w ziołach kosztuje 34 zł. Focaccia z szarpaną wieprzowiną to wydatek 37 zł. A kawałek banoffee kosztuje tutaj złotych 18 zł. Zmierzamy teraz już szybciutko do podsumowania. Rozsiedliśmy się tutaj jeszcze na kanapie, bo brzuchy już pełne, będzie jeszcze bardziej wygodnie. A więc co do całości naszych spostrzeżeń, to przede wszystkim bardzo fajne miejsce. Lubimy takie miejsca z historią i miejsca z duszą. I to tutaj coś czujemy, że bardzo fajne tutaj faktycznie będą koncerty i miło się tutaj będzie siedziało, szczególnie właśnie do jakiejś muzyki. Głównie tutaj są rzeczy w weekendy, także śledźcie social media, bo no z tego co wiemy, napięty jest dość harmonogram i jest tego trochę. A co do jedzenia, no to jest to taka typowa kuchnia europejska z naleciałościami śródziemnomorskimi. Nam wszystko smakowało. Bardzo miła obsługa. Porcje takie standardowej wielkości. Jeśli weźmiecie sobie dwie, na przykład przystawkę, danie główne albo zupę, danie główne albo deser, no to każdy stąd wyjdzie na pewno pojedzony. Jedyna nasza sugestia to przy wyborze dań dopytajcie obsługę o pikantność, no bo w kuchni lubią bardzo chili, no i też sosy są również przygotowywane na bazie ostrych papryczek. Czy rekomendujemy? Tak, rekomendujemy. Fajne, nowe odkrycie na gastromapie Śląska i za cechownię trzymamy bardzo, bardzo kciuki i tutaj sobie jeszcze wpadniemy może po nowym roku, żeby zobaczyć, co się zmieniło, jak wygląda karta menu, a tymczasem żegnamy się z Wami. Jak zwykle nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, będziemy bardzo wdzięczni za każdy przejaw waszej aktywności. No i jak zwykle do kolejnego, mamy nadzieję, smacznego razu